Halo, halo, dzień dobry, z tej strony Dupka Crasha, a tak na serio to pomidorowy.pl i witam was bardzo serdecznie w kolejnej sesji nagraniowej z gry Crash Bandicoot 4 It's About Time, albo najwyższy czas, jak chcemy sobie to nazwać. Czekajcie sekundkę, muszę jedną rzecz zrobić. Dobra. Na pewno się zastanawiacie, Pomidor, ale co ty w ogóle robisz w poziomie w drogę? Przecież nie udało ci się zdobyć wszystkich skrzynek. Jest jedna trofka, którą chcę wam pokazać, bo jest bardzo łatwa w wykonaniu i myślę, że będzie dosyć ciekawie, jak ją zrobię. Tak więc... Na pewno się zastanawiacie, Pomidor, ale po cholerę ty uderzasz w te... beczki w sumie. Zaraz wam pokażę dlaczego. Tylko dajcie mi, powiedzmy, dojść do tego miejsca. No i jesteśmy z powrotem. I teraz... Śmieciowy przebój. Moi drodzy, to była jedna z bardzo łatwych trofek, które mogliśmy zrobić. Więc teraz wyjdźmy sobie do mapy i zacznijmy w końcu właściwą sesję. A więc, moi kochani, dzisiaj na tapetę bierzemy wymiar 11-1954. Zaczynając z pierwszym poziomem pod nazwą Śnieżny Spacer. I postanowiłem wprowadzić jedną malutką zmianę. Od teraz poziomy retrospekcyjne zostawiamy na sam koniec każdego świata. Czyli nie będziemy robić poziomów retrospekcyjnych teraz po zrobieniu pierwszego poziomu, tylko będziemy je robić pod koniec tego świata. Myślę, że to jest lepsza opcja, bo wiem, że może nie wszyscy, ale część z was mogłoby to troszeczkę przeszkadzać, że to tak koliduje z normalnymi poziomami, więc na razie skupiamy się na tych zwykłych poziomach, a retrospekcyjne na sam koniec zostawiamy. Dobra, Śnieżny Spacer, let's go! Był to swoją drogą poziom w demku. Nie wiem, czy może pamiętacie, a może nie pamiętacie, ale ten poziom był w demku. Więc no... Crash Bandicoot, you banished me to the past, but all it did was give me more time to plan your doom. You'll find me up the mountain. Don't freeze on the way. Well, you know, I'm sensing a real fraught history here. How many times have you beaten this clown anyway? Three. Really? Only three? Funny. Seemed like more. Ale to było perfidne nawiązanie do starego uniwersum, że wydaje mi się, że więcej razów dostał bęcki. Tak, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w poziomie Śnieżny Spacer. I no, w końcu Cortex w jakimś tam stopniu spotkał się z Crashem, więc ogólnie bardzo ciekawa dyskusja między mną a Faficzkiem wyszła poprzednim razem odnośnie tego, że jak to jest możliwe, że bohaterowie, czyli Crash, Coco, Aku Aku i wszyscy się w ogóle nie zestarzeli, skoro Cortex, Entropy i Brygada się zestarzała w tamtym wymiarze, bo jak pamiętamy z zakończenia z Crasha Bandicoot 3 zostali wysłani do innego wymiaru. Wydaje mi się, że to jest też na takiej zasadzie, że w momencie, kiedy oni się tam zestarzeli w tamtym wymiarze, czyli Cortex, Entropy oraz Ukałka, chociaż Ukałka, dobra, nie liczymy Ukałka, bo on od początku był normalny po zakończeniu Crasha Trójki na 105%, to wydaje mi się, że w świecie Yamraya jakby czas, może nie tyle co stanął w miejscu, to po prostu czas sobie wolno leciał, a u nich to jakby czas zapierdzielał. Być może inna strefa czasowa spowodowała, że inaczej to wszystko jest odbierane. No wiecie może, o co mi chodzi lub nie. No, mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. A jeżeli nie, no to postaram się to w sekcji komentarzy jakoś wytłumaczyć. Okej, jeżeli chodzi o ciekawostki, to wymiar 11 jest pewnym nawiązaniem do Crasha Twinsanity, bo jak pamiętacie, w Cortex w Crashu Twinsanity w Iceberg Lab tłumaczył, że jego Psychotron jest w stanie podróżować między wymiarami. Tam między innymi wymienił wymiar 9, 11. No i ten nieszczęsny wymiar 10, który był
przeciwieństwem dobrego wymiaru. Czyli przykładowo jak mieliśmy lodowiec, to w nega wymiarze mieliśmy wulkan. Wiecie, o co mi chodzi? Aczkolwiek jest jeszcze pewne nawiązanie odnośnie... pewna ciekawostka odnośnie tego wymiaru 11. Otóż może być to równie dobrze nawiązanie do brytyjskich ekspedycji naukowców w Grenlandii w latach 1954 i 1952. W sensie na odwrót, wiecie, o co mi chodzi. I jest to jakby ciekawostka brana z Wikipedii, rozumiem. Tak więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, skąd ja o tym wiem, to odsyłam do Wikipedii. Dobrze, moi drodzy. Też poprzednim razem udało nam się zdobyć maskę. Tak jak widzicie ją na wprost nas, jest to Kapunała, czyli pierwsza żeńska maska, jeżeli chodzi o kwantowe maski. I ogólnie to jest pierwsza żeńska maska w historii Crasha. I co ona powoduje? Spowalnianie czasu. To jest bardzo w sumie spoko opcja, dlatego że możemy na spokojnie sobie poniszczyć właśnie te oto skrzynki, które są czasowe. Oczywiście również będę się starał zrobić 100% w tym poziomie, tak jak zresztą w każdym. Aczkolwiek jak mi się nie uda, no to najwyżej będziemy mieli co nadrabiać. Ogólnie muzyka w tym poziomie jest jak najbardziej spoko. Zresztą, no mówię, ja chyba nie muszę tutaj zbyt za bardzo się rozgadywać i wiecie co, zrestartujmy już ten poziom, bo nie zdobędę kasety retrospekcyjnej, a nie powiem, że nie zależy mi na tym, dlatego wolę przytrzymać status zero śmierci do samego końca. Albo pod sam koniec dopiero zginąć, albo w momencie, kiedy, kiedy zdobędę kasetę retrospekcyjną. No i o to chodziło. O to dokładnie chodziło. Dobra, przeżyliśmy. Super. Świetnie. O to właśnie chodziło. Sorry za taki trochę biedniejszy komentarz, ale tutaj staram się skupić, bo mówię, zależy mi na tej pieprzonej kasecie retrospekcyjnej. Aczkolwiek teraz może mi się nie udać. Okej, dobra. Mamy to. Na razie zero śmierci. Status zero śmierci jest utrzymany. Ona chyba będzie później, ta kaseta. Dobra, róbmy teraz rundę bonusową. To jest niestety ta nieszczęsna runda bonusowa, która sprawiła mi problem w demówce. Więc zobaczymy, jak mi teraz pójdzie. Czyż powinna mi trochę lepiej pójść, bo jednak jakieś tam mini doświadczenie mam z tą rundą bonusową. Dobra, w sumie żyćko zdobyłem. Bardzo prosty i easy sposób. Znaczy, bardzo w prosty i easy sposób. To zdanie w ogóle sensu nie miało. Dobra. Nie powiem, że nie, jest to bardzo skubana runda bonusowa. Co mogliście zobaczyć, jak grałem w demówkę. I dobra, teraz trzeba naprawdę to dobrze rozkminić. Szybko, wstawaj. Dobrze. Za pierwszym razem, o Jezus Maria, o ja pierdzielę. O kurde, za pierwszym razem się udało. No to teraz jest kurde świetnie, no teraz tylko utrzymać status zero śmierci, co może być trudne. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić. A co to był za wybuch? Kurde. Nie, najgorzej. Ale zdymane, ej, ja myślałem, że ja ten... Ja myślałem, że ja tam doskoczę. A teraz Boże. No nie. A tak było fajnie. Ja pierdziule. Dobra, to chociaż zobaczmy, gdzie była
już tam pal licho, zobaczmy, gdzie była ta kaseta retrospekcyjna, bo jak była gdzieś blisko, to ja nie wiem, powtarzam znowu. W sumie i tak chcę powtórzyć. No a teraz dochodzą jakby poziomy, które będzie trzeba trochę razy powtórzyć. Tam jest. Dobra, powtarzamy. Nie ma to tamto. Powtarzamy, kurde. Nie ma takiego bicia. Wkurzyłem się. No, tak to powinienem zrobić na początku. Od razu wlecieć tam, a nie tak jak wtedy to zrobiłem na pałę. Dobra. I teraz spowalniamy. Dokładnie. Dokładnie. Dokładnie tak. Dobrze poleciane. I teraz szybko po kasetę. Szybciutko. Dobrze. Ha, ha, ha. O to chodziło. Czemu ja tak za pierwszym razem nie zrobiłem? Nie wiem, nie mam pojęcia. O, i przy okazji ukryty klejnot, ale akurat jego lokację znałem, dlatego że grałem w demówkę i w sumie odkryłem. Tak więc dla mnie to żadna tajemnica nie była, że tutaj jest klejnocik ukryty. Coś jeszcze mamy tam wyżej? Nie widzę. Chciałem przez chwilę powiedzieć, że niedługo będzie runda bonusowa, ale zapomniałem, że już ją zrobiłem. Ej, ale tamta runda bonusowa naprawdę mi teraz zajebiście idzie. Bez kitu. Nie mam z nią żadnych problemów, ale to też pewnie dlatego, że wiecie, ja trochę przećwiczyłem tę rundę bonusową, więc nie powinienem mieć w ogóle problemu z nią już. Oj. Ale zdymane. Dobra. Teraz uwaga na ciebie, frajerzyno. Okej. Zium. Kurde, Kapunała, to powiem szczerze, że to jest moja kolejna ulubiona maska. Zaraz obok Akano, bo Akano to jest po prostu mistrz. Mistrz nad mistrzami. Powiem nawet więcej, Akano jest lepszy od Lani Loli. Mimo że Lani Loli to też nie jest zła maska. Ale jakbym miał zestawienie, zrobić takie zestawienie rankingu moich ulubionych masek, to myślę, że Akano byłby na pierwszym miejscu, na drugim Kapunała. A Lani Loli byłby jako trzeci, bo szczerze nie pamiętam. A nie, czekajcie, czwarta maska to była manipulacja grawitacją. No to myślę, że Lani Loli byłby na samym końcu. Tak szczerze. Według mnie, według mego rankingu. I tak, zanim ktokolwiek powie, uuu, zginąłeś raz. Tak, zdaję sobie z tego sprawę, zauważyłem, że zginąłem. Jestem bardzo mocno spostrzegawczy co do tego. Co to się martwić nie musicie. I tutaj jest życie. Jej. I już mamy pewne trzy klejnoty za owoce łampa, więc teraz skupmy się na skrzynkach, bo może kto wie, uda nam się zdobyć 100%. Fajnie by było. Trzeba tylko utrzymać też status tych śmierci, ale to myślę, że jest do ogarnięcia również. Tylko pytanie, czy mi się uda zrobić te 100%, bo ja bym bardzo chciał, ale czy będzie mi to dane? To jest kwestia drugorzędna, bo pierwszorzędna jest taka, żebym się skupił. Rasa porządnie. Nie ma już tam nic? Dobra, nie ma. Pyk, pyk. Dwie skrzynki to nitro będą. Nitrogliceryny. 146. Jednej skrzynki zabrakło. Gdzie? Gdzie, ja się pytam? Gdzie tej jednej skrzynki zabrakło? O Jezus Maria. Ej, ale to jest naprawdę przykre. Byłem naprawdę bardzo blisko zrobienia tego 100%. Co się stało?
co się najlepszego tutaj stało? No ale dobra, trudno, najwyżej sobie ten poziom zrobię poza anteną, ale hej, to jest bardzo ładny wynik. No jedna śmierć i jednej skrzynki brakło, więc to jest jak dla mnie bardzo dobry wynik. Myślę, że spokojnie poza anteną będę mógł nadrobić sobie ten poziom. No oczywiście tutaj nam się odblokowała również... O Jezu, nie tutaj, nie w tę stronę. Tak, odblokowała nam się taśma z retrospekcjami. No i mamy teraz dwa nowe poziomy. Dlaczego dwa nowe? Ponieważ jak pamiętacie, poprzednim razem nie udało mi się zdobyć tej taśmy z retrospekcją, więc sobie nadrobiłem tamten poziom w świecie Dingo Dyla. I tutaj mamy tak, obiekt 272 ostatni B oraz skrzynki czasowe wprowadzenie. No a więc tutaj pewnie będzie na zasadzie albo czasówki time triali, albo nie wiem. W każdym razie tym się zajmiemy później. Dobra. Zimna krew. Kolejny poziom. Zobaczymy, co tym razem tutaj się ukaże. Jestem tego bardzo ciekaw. Na zdrówko, Crash. Myślę, że przyda ci się. Kolejna ciekawostka jest taka, że poziom o nazwie Snow Way Out miał pierwotnie nazywać się... nie, przepraszam. Kolejna ciekawostka jest taka, że etap Ship Happens miał wcześniej nazywać się Snow Way Out Cortex Timeline. Ale z jakiegoś powodu dali Ship Happens. Okej. Okay. Zobaczmy, jak teraz ten poziom będzie się prezentować, jeżeli chodzi o kasetę retrospekcyjną i 100%, bo fajnie byłoby uzyskać 100%. Uwaga na rekina, bo rekiny są brzydkie, niefajne i niedobre. Fuj, fuj, fuj. Jestem ciekaw, gdzie jest ukryty tutaj klejnot, bo szczerze powiedziawszy, ja nie pamiętam, a wolałbym, żeby był gdzieś w takim trochę, nie wiem, lżejszym miejscu, takim nieciężkim. Jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Dobra, na tego ziomeczkę trzeba uważać. Ale mamy tutaj już kapunała! No, trzeba było to w taki właśnie sposób ogarnąć. Teraz tutaj jeszcze u góry jest skrzynka, ale już zniszczona, więc easy. Oj. Restart. Co ja żem najlepszego wyczynił? Dobrze, w końcu się udało. Teraz pytanie, gdzie jest ta taśma retrospekcyjna? To szło się w prawo czy w lewo? Bo już nie wiem. O ile tutaj jest. Bo odnoszę wrażenie, że jej tutaj nie ma. Ciekawe, czy mam rację. Najpierw warto byłoby tych ziomków jakoś sprzątnąć. Tych śmietników. Wiecie co, ja nie chcę ryzykować. Ja nie lubię jakby iść z odwróconą kamerą, więc może lepiej cofnijmy się. No, lepiej było, żebyśmy się cofnęli. 53 na 137. Kurwa, ja pierdolę. Dobra, gitara. Jesteśmy teraz tu, gdzie jesteśmy.
O, fajnie. Fajnie, fajnie. Kurde, nie zdążyłem. Jezus Maria. Dobrze, moi drodzy, jestem z wami z powrotem. Jak widzicie, musiałem się co nieco skupić, dlatego byłem taki wyciszony. Bo jednak... no, chciałem zrobić 100%, ale wiem, że mi się już nie uda, bo jedną skrzynkę pominąłem. Szlak by to trafił. Ale dla mnie teraz ważna jest kaseta ta retrospekcyjna. Nic dla mnie już teraz nie jest tak ważne jak ta kaseta retrospekcyjna, która nawet nie wiem, gdzie jest, ale na razie nie będę tutaj gdybał, bo może być tak, że ona zaraz tu będzie, się nam wyświetli. Fajnie by było, nie powiem, że nie. Oczywiście platformy z The High Road i tych poziomów z Crasha 1. O! A co my tu mamy? He, a my tu mamy nic w sumie. Nic szczególnego. Wow, wow. Te sople lodu są troszeczkę, nie powiem, że przerażające, ale trochę się cykam. Mój checkpoint! Mój checkpoint! Dawaj mnie checkpoint. Tam jest u góry klejnot. Widziałem go. Dobra. Ale ogarnięte to było, o kurde. Prawie się udało. Ej, ale gdzie jest ta taśma retrospekcyjna? Halo, gdzie ona jest? Dobra, udało się. Co prawda nitra pozostawiałem tam, ale przynajmniej mamy ogarnięte, co trzeba. Mamy już pewne trzy klejnociki za gówno, bo już teraz nawet kasety retrospekcyjnej nie zdobędę. Pewnie ona była gdzieś blisko, co nie? No, tutaj była, oczywiście. Aż mnie korci, żeby zestartować ten poziom, ale już se daruję, wiecie? Daruję sobie i najwyżej tę kasetę zdobędę poza odcinkiem. Bo serio, nerwicy dostaję już przy tym. Tak samo jak klejnot za te trzy śmierci, bo wiem, że też mi się nie uda go zdobyć. Nie no, to jest naprawdę trochę denerwujące, bo ja rozumiem, powiedzmy, coś trochę realistyczniejszego, bo jednak no, lód, jednak po lodzie się ślizgasz, czyż nie? Ale tutaj odnoszę wrażenie, że Crash zbyt bardzo się ślizga na tym lodzie. Takie dziwne wrażenie odniosłem. No, i mi zabrakło niewielu skrzynek. Dobra, ale wbrew pozorom te poziomy nawet całkiem spoko idą, może poza tym, tą śmiercią. Miałbym jeszcze oczywiście kasetę retrospekcyjną, ale nie, bo po co?
Po co? Po co komu?